Witajcie kochani w kolejnym odcinku, tym razem w takim doborowym towarzystwie poszerzonym. Czterech gości w dzisiejszym odcinku podzieli się swoim świadectwem pobytu w Zaborówcu. Chciałbym serdecznie powitać siostrę Asizję from Kalisję, która przyjechała do nas z Kalisza, bardzo się cieszymy. Siostra Elżbietanka. Nazaretanka. Nazaretanka, to się wytnie. Oczywiście Nazaretanka, bardzo się cieszymy. Mamy też wśród gości czcigodnego ojca Lesława, Saletyna z Gdańska. Witam. Bardzo nam miło. Obydwoje obieży świat, to do tego zaraz wrócimy. A także witam serdecznie Beatkę, która jest kierowcą autobusu we Wrocławiu, także mają bardzo ciekawe podróże po mieście. Które umilasz dobrą jazdą bezpieczną. Witamy cię serdecznie. No i witamy jeszcze Monikę, która przyjechała do nas z Niemiec ze swoim mężem, także jest nam też niezmiernie miło. Cieszymy się waszą obecnością. I może na początek, no nie będzie to teleturniej jeden z dziesięciu, ale jeden z czworga. Jedno. Chciałbym najpierw się zwrócić do siostry. Siostro kochana, skąd takie imię? Co lub kto ciebie zainspirowało? Ja pewne tropy mam, bo już nam tutaj dałaś cynka, ale jakbyś powiedziała naszym widzom, skąd takie wyjątkowe imię? No tak, moje imię siostra Asyzja. Po prostu mam takiego wspaniałego patrona, świętego Franciszka z Asyżu. Bliski sercu. Tak, kiedy wstępowałam do mojego zgromadzenia, to było bardzo dużo sióstr o imieniu Franciszka, Franceska, Maria Franciszka i trzeba było wybrać coś innego. A przede mną była już taka siostra o tym imieniu, bardzo dobra, siostry ją bardzo dobrze, ciepło wspominają i takie otrzymałam imię właśnie przy obuczynach, siostra Asyzja. Pięknie, bardzo się cieszymy. Siostra przyjechała do nas w zasadzie z Kalisza, z najstarszego miasta w Polsce, od świętego Józefa. Niedawno widzieliśmy film Opiekun, także też pięknie pokazujący działanie i w ogóle świętego Józefa, ale też piękno miasta, jakim jest Kalisz. Ale wiem, że siostra pochodzi też z okolic Poznania, więc taka nasza krajanka, bym powiedział, Wielkopolanka, za miedzą z naszego Fyrtla. Tak, z Przeźmierowa. Właściwie to od razu tak nasuwa mi się taka myśl, że wszyscy, jak tu jesteście kochani, jesteście po raz pierwszy w Zaborówcu, więc mamy klasę pierwszaków, że tak powiem, ale za to jak pięknie zaangażowanych. Jakie były siostry w pierwszej kolejności, zapytam, motywację przyjazdu, jak się siostra dowiedziała o poście Daniela w Zaborówcu i właśnie jakie pierwsze te przeżycia takie, nie wiem, duchowe, no pod względem diety nawet, jak się siostra w tym odnalazła, nowym środowisku. Tak, no to pragnienie gdzieś mi towarzyszyło, żeby takie rekolekcje przeżyć. Nasze siostry korzystają w różnych miejscach, ale chyba częściej słyszałam o Konstancinie. Tak, natomiast w naszym zgromadzeniu takiej możliwości nie ma, więc wybierałyśmy właśnie różne takie propozycje na zewnątrz. Mhm. Ale o samym Zaborówcu dowiedziałam się właśnie od jednego z prowadzących tutaj rekolekcję ojca Romana. Szulca, tak. Bo on już zdaje się od lat tu przyjeżdża, też jego mama korzysta z tej formy rekolekcji, a ojciec zawsze, kiedy gdzieś głosi, prosi o modlitwę. Więc towarzyszyłam modlitwą w czasie takich rekolekcji. No i często się podpytywałam, jak te rekolekcje, jak poszło, jaka to jest forma właśnie. No i ojciec dużo dobra opowiadał o swoim zdrowiu, o wprowadzaniu jakichś dobrych nawyków żywieniowych. Tak na humorze o tym rozmawialiśmy, ale zawsze mnie to ciekawiło. No i ja też jakby interesuję się tym od takiej strony, lubię zioła, lubię hodować zioła, przetwarzać, później tak robić syropy, dzielić się tym z siostrami, różne takie, zaczynam być znana od tej strony, że właśnie lubię poprawiać zdrowie swoich współsióstr, czy mówić o tym, pokazywać, że jest dużo bogactwa w takim zdrowym żywieniu, no i wreszcie się udało.
że mogłam sama też doświadczyć tego. Bardzo się cieszymy. Czy siostra prowadzi tak prywatne pytanie, jakiś zeszyt, notatnik z tymi przepisami na te dobre mikstury ziołowe? To znaczy, czy jakieś właśnie no, takie? Kiedy pracowałam jeszcze w Izraelu, to spotkałam się... Znaczy nie spotkałam się osobiście, tylko korzystałam i studiowałam materiały, oglądałam filmy z panią Korżawską, która się chyba Stefania udzielała w telewizji Trwam, tak, i w Radio Maryja. Piękne programy. I bardzo dużo mam właśnie tych jej przepisów, publikacji. Uwielbiałam ją oglądać właśnie spacerującą. Z pasją opowiadała na łonie przyrody. Tak. I to mnie też inspirowało zawsze do tego, żeby coś próbować i żeby szukać tego piękna, co Pan Bóg nam daje w naturze. I możemy z tego korzystać. Wystarczy rękę wyciągnąć, się zainteresować, nie? I wiele możliwości podbudowania zdrowia mamy na wyciągnięcie ręki. A siostra wspomniała też o Ziemi Świętej. Mogłaby siostra coś o swoich, że tak powiem, misjach opowiedzieć, czy jakichś przygodach, może jakaś anegdota, albo jakieś takie wyjątkowe wspomnienie, które zapadło w sercu, w pamięci z tej posługi takiej międzynarodowej, tak bym powiedział. Coś mi się nasuwa zabawnego. Nie mam dużego doświadczenia jako misjonarka, ale w ciągu tych 25-26 prawie lat, no to udało mi się być na Białorusi przez chwilę, w Anglii i 3 lata w Izraelu. I to było takie niezwykłe doświadczenie. Różnorodne tak, miejsca. Od strony takiej duchowej, no to wiadomo, że po śladach Pana Jezusa przeżywać Ewangelię zupełnie w inny sposób, tak namacalnie bardzo. Tak. Najbliższe było mi Ogród Oliwny w Getsemanii, Jezioro Galilejskie i Góra Oliwna. No i Nazaret oczywiście, który jest jakimś takim naszym sercem i cudownym miejscem. Nazaret, i właśnie z tym Nazaretem, z Bazyliką, taka mi się kojarzy śmieszna historia dotycząca spowiedzi świętej, że nie było łatwo jakoś próbować po angielsku z tego sakramentu pojednania korzystać. I kiedyś szukałam konfesjonału, żeby chociaż było właśnie w języku angielskim, a nie w niemieckim, hiszpańskim, francuskim, jakim jeszcze tam. I kiedy szukałam tego spowiednika w języku angielskim, nie było. I wyszedł taki staruszek, ojciec Włoch, i widziałam, że był taki zaniepokojony, że nie mogę nic znaleźć i pobiegł do zakrystii. Ja byłam w nadziei, że pobiegł poszukać ojca Polaka, a on przyszedł ze zwojem kartek, gdzie miał wszystkie przykazania Boże wypisane na tych kartkach i do nich bardzo dużo pytań odnośnie grzechów w języku włoskim i przetłumaczone na angielski. I moja spowiedź była najsympatyczniejsza, najbardziej zabawna spowiedź, kiedy ojciec Włoch, staruszek, otworzył w konfesjonale to zamknięcie między nami i mi palcem pokazywał po kolei wszystkie przykazania i wszystkie grzechy. Yes, of course. Ja patrzyłam na przetłumaczenie i mówiłam, yes, father, no, father. Yes. A on pytał, il convento? Yes, father, il convento. Albo nie, to była bardzo zabawna historia. Za pokutę poprosił, żebym się modliła, żeby bardzo szybko przyswoił angielski, człowiek już koło 80, bo widzi, że jest taka potrzeba. No to faktycznie świetna historia. Od razu mi się przypomniały w Medjugorje konfesjonały, bo tam też są, prawda, w różnych językach, ale no to ci kapłani już faktycznie gdzieś tam językowo są na to przygotowani, ale tu dobrze, że było takie rozwiązanie, dobre wspomnienia. W ogóle polecamy wszystkim korzystanie z sakramentu pojednania. My w Polsce mamy o tyle łatwiej, że w języku naszym łatwiej się spowiadać ojczystym. Chociaż no różnie to bywa, ale faktycznie sakrament.